Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w nową karciankę od studia Playsaurus. Karciankę o nazwie Poker Quest, o której prawdopodobnie większość z was do tej pory nie słyszała. Ja przyznam się szczerze, również dopiero od niedawna jestem w ogóle świadomy o istnieniu tej gry. Ale gra jest bardzo ciekawa, jest to karcianka, tak jak już powiedziałem. Taka w stylu roguelike'owym, troszkę jak Slay the Spire. Więc jeśli ktoś grał w Slay the Spire, to tutaj można odczuć troszkę podobieństw, ale też jest sporo nowych aspektów dodanych do gierki. Także nie jest to kopia oczywiście Slay the Spire, tylko bardzo przyjemna tutaj właśnie roguelike'owa karcianka. Gra jest jeszcze w fazie wczesnego dostępu, ale ja tutaj dostałem możliwość zagrania już w pełną wersję i mogę wam zaprezentować, jak ta gierka wygląda. Także plan na ten odcinek jest taki, że opowiem, na czym gra polega i zagramy sobie takiego jednego przykładowego runa. Dobrze. Więc tak, jesteśmy w menu głównym i tak jak widzicie, gra oferuje kilka trybów. Można customa sobie zagrać, czyli jakieś tam ustawić swoje modyfikacje na run, jeśli ktoś jest zainteresowany. Są challenge, które podobno są trudne, tego nie testowałem. Są daily runy, które zmieniają się codziennie, gdzie można porównywać swoje wyniki z innymi graczami oczywiście. I jest tryb klasyczny, który też dzieli się na dwa tryby, czyli tryb z upgrade'ami i tryb klasyczny bez upgrade'ów. Generalnie, z racji, że to jest taki odcinek pokazowy, zagramy sobie ten pierwszy, czyli z upgrade'ami, bo to jest takie raczej klasyczne podejście, które polega na tym, że każde kolejne podejście staje się ciutkę łatwiejsze, no bo zbieramy jakieś tam punkty doświadczenia i te punkty doświadczenia możemy wydawać na różne bonusy startowe. Natomiast ja na razie tych bonusów kupować nie będę, z racji, że pokażę wam, jak ta gierka wygląda właśnie za pierwszym podejściem. Mamy też różne postaci, tak jak widzicie. Ja już sobie odblokowałem kilka, na początku był dostępny tylko ten rycerz. Ja już mam łotrzyka, maga, królową. I generalnie do ninja brakuje mi jeszcze expa. Tych bohaterów zdaje się 12 na ten moment. Przepraszam, jeśli się mylę, ale generalnie no, polega to na tym, że odblokowujemy wraz z punktami doświadczenia kolejne postaci. Zagramy sobie tym podstawowym rycerzem. I teraz tak. Mamy tutaj generalnie dużo zasobów różnych. Tutaj mamy punkty życia. Jak punkty życia spadną do zera, no to przegrywamy. To jest chyba oczywiste. Tutaj mamy taką energię, która pozwala nam używać specjalnej umiejętności w momencie, w którym chcemy. W tym wypadku płacimy 4 tej energii, żeby zestunować przeciwnika i zdiskardować jego karty. Mamy mięsko, czyli jedzenie, które jakby poruszając się po mapie, o co zaraz zobaczycie, każde poruszenie kosztuje nas jedno mięsko. Żetony, które wydajemy na upgrade, na sklep, tak na kupowanie itemów i tak dalej. No i mamy też kryształki, które pozwalają nam dobierać dodatkowe karty. Mamy też itemy, mamy miecz, który atakuje, mamy tarczę, która broni. Do szczegółów zaraz przejdziemy. Rozpocznijmy naszego przykładowego runa. Także żadnych bonusów nie kupuję i lecimy. Gierka ma w nazwie poker, jak już zdążyliście pewnie zauważyć, więc troszkę elementów pokerowych w tej gierce jest. Dobrze, jesteśmy na mapie. Mapa wygląda w taki sposób. Ona jest generalnie zakryta w większości. I możemy sobie wybierać, w którą drogą chcemy iść, tak? I mamy tutaj bitwy, sklep, jakiegoś kowala, jakieś żetony, które możemy zdobyć. No i jak to w takich gierkach właśnie roguelike'owych, to my decydujemy, w którą stronę oczywiście idziemy. Zanim jednak wybierzemy, chciałem wam pokazać upgrade'y. Za żetony przede wszystkim możemy kupować upgrade'y, które ułatwiają nam wygrywać rozgrywki, tak? Możemy kupić item sloty, co pozwala nam więcej itemów mieć dostępnych w trakcie gry. Jak widzicie, na razie mamy miecz i tarczę. Mamy jeszcze jeden wolny. W przyszłości pewnie dokupimy kolejny. Liczba dobieranych kart. To jest chyba najważniejszy upgrade, bo na początku dobieramy tylko 2 karty, co będzie troszkę problematyczne. Zresztą jak zobaczycie, ja sobie tutaj wybiorę tę walkę. Mamy przeciwnika. Też jest tutaj wszystko ładnie omówione. Przeciwnik dobiera 5 odkrytych i 2 zakryte karty, o czym też za chwilę jeszcze coś powiem. I ma 2 umiejętności i dostaniemy za pokonanie go 5 żetonów. Także rozpocznijmy pierwszą walkę. Tak jak widzieliście, straciliśmy jedno mięsko.
dostaliśmy tutaj dwa energii, bo za każdym przesunięciem się na mapie tutaj dostajemy dwa. No i mamy te 5 kryształków, 110 życia. I teraz tak, ekran może wydawać się troszkę skomplikowany, ale to jest wszystko bardzo proste. Dobieramy dwie karty, no bo na razie żadnego upgrade'a nie kupiliśmy, żeby dobierać więcej, no to musimy wydać żetony. Przeciwnik dobrał 5 odkrytych kart i dwie zakryte. I teraz on ma umiejętności. Jedna z nich, jeśli przeciwnik ma 3 karty, które są dziesiątką lub więcej, czyli dziesiątka, walet, dama i król, i as, oczywiście się to wliczają, to wtedy przeciwnik zaatakuje za 19, tak? Natomiast jeśli będzie miał 3 karty, które są przynajmniej damą, czyli dama, król albo as, to nas zestunuje, no i ta umiejętność ma odnowienie 1, tak? Zestunowanie polega na tym, że discardują się nasze wszystkie karty i nie możemy nic zrobić. Natomiast my możemy wrzucić dwie karty na nasz miecz i wtedy zaatakujemy za sumę tych kart. Czyli w tym wypadku, jak wybiorę czwórkę i siódemkę, atakujemy za 11. Mielibyśmy dodatkowy bonus, jeśli karty byłyby parą, ale w tym wypadku nie są. Bądź też możemy dwie karty dać na blok, żeby zablokować 11 obrażeń. I tutaj też jest bonusik, jeśli karty są pikami, tak? Piki to są te czarne serca, tak? I w tym wypadku, z racji, że ja widzę, że przeciwnik zaatakuje za 19, no to ja sobie tutaj zablokuję, zrzucę dwie karty na tarczę. Tak jak widzicie, blok się pojawił, kończę turę. I przeciwnik też zaatakował za 19. Znaczy nie, nie zaatakował nas za 19, przepraszam. Ponieważ te dwie zakryte karty okazało się, że były wyższej jakości, tak, czyli dama lub więcej, więc przeciwnik nas zestunował. Te zakryte karty właśnie generują troszkę efektów losowości, także trzeba tutaj być czujnym. No i przez to, że nas zestunował, to nie mamy teraz żadnych kart, więc w następnej turze nie możemy nic zrobić. Tak, i widzieliśmy, teraz przeciwnik nie dobrał tych wysokich kart, więc nic nie zrobił. I jest kolejna tura, tak? W tym wypadku widzimy, że na razie atak nam nie grozi, no chyba, że któraś z tych dwóch kart będzie powyżej 10 lub więcej, więc ja tutaj zaryzykuję. I zaatakuję go za 12 i widzimy, gryf oberwał, kończymy turę. No i nam się udało tym razem, tak? Nie dostaliśmy obrażeń. Dobrze, więc w kolejnej turze znowu tutaj widzimy, że musiałby przeciwnik dobrać, więc ja znowu zaryzykuję. I znowu się udało, nie otrzymaliśmy obrażeń. Przeciwnik ma 34 życia. Znowu możemy zaatakować za 16. Ale teraz na przykład tak pokażę tą naszą umiejętność specjalną, tak? No bo mamy tą naszą energię i możemy wydać naszą specjalną umiejętnością 4 tej energii po to, żeby przeciwnika zestunować. Więc to działa w ten sposób, że jak to kliknę, oto widzicie, przeciwnik zdiskardował wszystkie karty, co oznacza, że w tej turze jesteśmy bezpieczni, bo na pewno nie zostaniemy zaatakowani, tak? I tam swoją drogą odkryło się w międzyczasie, że tam był król, więc oberwalibyśmy za 19, więc użycie umiejętności, no powiedzmy, się opłaciło. To pozwala mi zaatakować 16, skończyć turę i... dobraliśmy dwa asy, także mamy atak za 33, bo as jest traktowany jako 11. 11 plus 11 to jest 22, ale zaraz jeszcze mamy parę, to jest plus 50%. No i w ten sposób niszczymy naszego pierwszego przeciwnika i dostajemy 5 żetonów. I tak wyglądają generalnie walki. Mamy teraz 20 żetonów i możemy sobie kupić upgrade'a. Z tego, co ograłem do tej pory, to dobieranie kart jest dosyć istotne, także kupmy. I teraz będziemy dobierać 3 karty w każdej turze zamiast 2. Możemy iść do kowala. Kowal pozwala nam ulepszać bronię. Z tym, że teraz wydaliśmy te żetony, więc nie bardzo jest sens tam iść. Idźmy na kolejną bitwę, tak? Kolejna bitwa, oczywiście przeciwnik się różni. W każdej walce przeciwnik jest inny, także pierwszy kontakt jest troszkę problematyczny. Z tego względu, że trzeba się zaznajomić z tym, co robi przeciwnik, przeczytać, co on robi i dostosować swoje zagrania pod to, co przeciwnik może. W tym wypadku widzimy, że bardzo mało życia ma przeciwnik i potrzebuje jednej karty, żeby tą umiejętność aktywować, która jest dziesiątką lub więcej i wtedy nakłada nam truciznę 6. Trucizna 6 działa jak trucizna w innych gierkach, z tym, że ta trutka jakby z czasem staje się coraz słabsza, czyli jak przeciwnik nałoży truciznę 6, no to oberwiemy za 6 obrażeń na starcie naszej tury, a potem trucizna staje się 33% słabsza, także tu jest taka różnica troszkę. Ale okej. Widzimy, że mamy parę, więc fajnie byłoby zaatakować. Wtedy mamy atak za 30.
No i myślę, że to zrobimy. Natomiast zablokować nie możemy jedną kartą, bo tutaj są wymagane dwie karty. Także moglibyśmy tutaj skończyć i tą trutkę przyjąć na twarz, tak? Ale możemy też użyć kryształku. Jeśli klikniemy kryształek, no to dobieramy kolejne dwie karty. I teraz tak, zablokujemy sobie za 11. Ok, kończymy turę. Tak, no i tak jak widzicie, trucizna jest blokowana przez pancerz. Tak jak tutaj widzimy, straciliśmy 0 życia z trutki, ponieważ mieliśmy blok. No i trutka się zredukowała o 4, to jest to co mówiłem, że trutka z każdą kolejną turą jest słabsza. Tarcza jest na odnowieniu, ale no, teraz już przeciwnika dobijamy. I znowu nie straciliśmy ani jednego punktu życia, także bardzo dobrze. Idźmy dalej. Teraz mamy campsite. To jest takie oczywiście ognisko, gdzie możemy sobie odnowić życie 15%. Tutaj generalnie to nie jest wybór, tylko możemy sobie kliknąć wszystko. Z tym, że mamy pełne życie. Itemów odnawialnych nie mamy, więc to nic nie dzieje. Możemy wydać jeszcze 5 energii, żeby dostać 2 jedzenia. Myślę, że możemy to zrobić. No i idziemy do kolejnego przeciwnika. Kolejny przeciwnik jest niedźwiedziem. Ma 6 kart, będzie dobierał. I ma też 2 umiejętności, czyli jeśli jego karty teraz zsumują się do przynajmniej 45, to zaatakuje za 13. Natomiast jeśli zsumują się do 50 przynajmniej, to atakuje za 25. Przeciwnik ma wszystkie karty odkryte, więc widzimy, że oberwiemy za 13. Także wypadałoby się przygotować. Dlatego ja tutaj wezmę waleta i trójkę i wtedy będzie idealnie 13 bloku. W ogóle walet, dama i król są traktowane jako 10, jeśli ktoś nie jest zaznajomiony. Także tak to działa. No i asem sobie zaatakujemy. Tutaj możemy jedną kartą, ponieważ jest napisane up to 2 cards, czyli no jedna albo dwie karty. A tutaj muszą być dwie karty w przypadku tarczy, także ładnie się bronimy. I widzimy, że teraz przeciwnik nie dobrał, także mamy turę, powiedzmy, że na zaatakowanie. Bezkarne, tak? Więc bierzemy nasze najlepsze karty, jakie są możliwe, atakujemy za 16. Teraz mam znowu przeciwnik 49, czyli atakuje za 13. I teraz wezmę dziewiątkę i waleta. I tak jak widzicie, obie karty są pikami, także blok jest dodatkowo wzmocniony, bo normalnie by było 9 plus 10, czyli 19, ale przez to, że mamy plus 50%, to mamy blok za 29, czyli nawet o wiele za dużo niż potrzeba. No ale nie chcemy życia tracić, kiedy nie musimy, tak? Dalej. Przeciwnik jest na 25, no zresztą nie możemy blokować, mamy odnowienie. Także znowu wybieramy najsilniejsze karty i kończymy turę. Przeciwnik na 8 HP, także dobijmy. I kolejna walka wygrana. Tutaj w ogóle, jeśli zrobimy perfect killa, czyli jeśli życie przeciwnika spadnie idealnie na 0, tak jak to było w tym wypadku, no bo zadaliśmy 8 obrażeń w momencie, kiedy przeciwnik miał 8 życia, a tu dostaniemy jeszcze plus 1 do naszego wyniku końcowego. Tak, żeby się troszkę pofleksować później. Także warto robić perfect kille, jeśli potrzeba. Znaczy, jeśli jest taka możliwość, ale nie ma to jakiegoś dużego wpływu. Dobrze. Idziemy. Kolejna walka. I tutaj znowu kolejna nowa umiejętność. Przeciwnik potrzebuje 4 card flash. I tutaj właśnie są te elementy pokerowe. Flash polega na tym, że przeciwnik musi mieć karty tego samego znaczku, tak? Czyli na przykład 4 serca, albo 4 trefle, albo 4 karo, albo 4 piki, nie? Jedna karta jest zakryta, ale widzimy, że nie ma takiej możliwości, żeby nawet przy tej jednej zakrytej karcie dobrał przeciwnik na przykład 4 serca, bo są 2 serca, 2 razy karo, 1 trefle, 1 pik, więc to nie ma takiej możliwości. Dlatego maksymalizujemy obrażenia, biorąc parę dam, atakujemy za 30. Tak, i przeciwnik też ma pasywkę. Dobierz jedną, kiedy dostanie obrażenia, więc przeciwnik dobierze kolejną karciochę. Ale no i tak no nie udało mu się sparować tych 4. I widzimy, podobnie. Teraz są 3 karty karo, więc jest jakieś tam delikatne ryzyko, że przeciwnik nas zaatakuje. Także może zrespektujmy i zablokujmy za 21, zwłaszcza, że mamy 2 piki. I zaatakujmy za 11. I widzimy, że jest 4 karo, bo teraz kartę przeciwnik dobrał po tym, jak go zaatakowaliśmy. Więc obarwiamy za 13, także ten nasz blok jak najbardziej był w porządku. I znowu nie tracimy nic. I przeciwnik na 19, trzeba go dobić. Kolejna perfekcyjna rozgrywka z naszej strony.
Okej. Kolejna bitwa. Tym razem jakiś mechanoid nas czeka. Mechanoid, który bez żadnego kosztu dobiera plus jedną kartę w następnej turze. Potem jeśli ma karty, które się sumują do przynajmniej 10, to atakuje za 10 i dobiera kolejną plus jedną kartę. Natomiast w momencie, kiedy dobierze do 33 w sumie przynajmniej, no to dobiera minus 3 karty, czyli o 3 mniej i traci 14 życia. Czyli wypadałoby przeciwnika zraszować. Atakujmy w takim razie za 33. A i następna tura. Teraz przeciwnik zaatakuje za 10. Więc bronimy się naszymi pikami. Będzie blok za 9, także stracimy troszkę HP. Dokładnie 1. Ale to jest myślę w porządku. Myślę, że to było dobre zagranie. Teraz znowu przeciwnik atakuje za 10, ale no tarcza się odnawia, także możliwości tutaj za bardzo nie mam. No chyba, że chcemy przeciwnika zestunować. Możemy przeciwnika zestunować, wtedy nie dostaniemy tych 10 obrażeń. Zróbmy to. Widzimy, zdiskardował karty. No i kolejna tura. Teraz znowu zaatakuje za 10, ale potem dobierze 3 mniej. Także możemy się obronić za 12 na przykład i zaatakować za 4. Okej. Okay. Przeciwnik chyba nas nie zaatakował, chyba coś przeoczyłem. Ale nieważne. Teraz przeciwnik jest na 10. Także już możemy go dobić. Przeciwnik tam w międzyczasie stracił 14 życia z tej umiejki. No i kolejne 3 żetony lądują na naszym koncie. Dobrze, i teraz pójdziemy sobie do kowala. Mamy 18 żetonów, więc będziemy mogli ulepszyć nasz item. Także zobaczmy. Klikamy upgrade i teraz możemy sobie wybrać, czy chcemy ulepszyć miecz czy tarczę. Będzie nas to kosztowało określoną liczbę. Możemy sobie podejrzeć, co ten upgrade robi. W tym wypadku widzimy, że to się ulepszy do plus 100% obrażeń, jeśli jest para, zamiast plus 50%. Natomiast w przypadku tarczy byłoby to, że zmieniłoby się z dwóch kart na up to two kart, czyli możemy blokować jedną kartą zamiast dwoma. Mamy 18 żetonów, wydaje mi się, że pójdziemy w ofensywę, także ulepszymy sobie ten mieczyk. Hop! I mieczyk będzie troszkę lepszy. Możemy tych upgrade'ów robić więcej, ale każdy kolejny kosztuje 3 dodatkowe żetony, więc na więcej nas nie stać. Idźmy dalej. Tutaj mamy doktora, u którym możemy wyleczyć całe życie. No, mamy pełno HP, więc nie warto tego robić. Dlatego pójdziemy na kolejną bitkę. Tym razem jakiś tutaj złodziej nas czeka. Widzimy, że tracimy to mięsko. Tutaj trzeba być uważnym, bo jeśli stracimy wszystkie mięska, to potem każdy kolejny ruch kosztuje nas 10 HP. Także trzeba uważać. I już w jednym podejściu na to się nadziałem. Ale teraz będę czujny. Zobaczmy. Przeciwnik będzie nam kradł żetony. I jeśli jego karty zsumują się do 31, to ucieknie z tym, co ukradł. Także znaczy tu będzie kradł, tu będzie zyskiwał. Także no, musimy go szybko zbić. Pary niestety nie mamy. Możemy kliknąć kryształek, licząc na to, że będzie jakaś para. No niestety pary nie ma. Możemy kliknąć kolejny raz, to nie jest ograniczone. Do jednego użycia w turze, no ale nie chcę chyba tego robić. Tylko zaatakujemy przeciwnika za 21. Zablokujmy też, tak żeby nie oberwać. I będziemy patrzeć, co tutaj dobieramy. Widzimy, że no, tak na razie dosyć słabo to nam idzie. Próbuję tutaj przeciwnika zraszować. Chyba kliknę kolejny kryształek. Znowu pary nie dostałem. Także no niedobrze. Znowu zablokujemy. Kolejny atak za 20. A, bo tu musi być exactly 31, okej. Okay. Dobra, no to nie ma problemu. O, ale widzimy, że teraz przeciwnik może do 31, także wypadałoby go zabić. Czy my jesteśmy w stanie go zabić? O, nie bardzo, my mamy idealnie za mało. Dwóch punktów nam brakuje, także przeciwnika zestunujemy, bo nie chcemy, żeby uciekł z tym lootem. I w następnej turze go dobijemy. Hop! No i pięknie. Plus 10. Żetonów. Mamy teraz 12. Czy chcemy jakiegoś upgrade'a kupić? Item 100 to na razie nie potrzebujemy.
Więc myślę, że na razie nie ma takiej potrzeby. Teraz kurczę, jaki duch. Teraz będzie duch z nami walczył. Jak widzicie, idzie to dosyć sprawnie. Natomiast cały run jest dosyć długi, z tego co się dowiedziałem. Nie udało mi się jeszcze ani razu dojść do końca. Wydaje mi się, że w tym odcinku też do końca nie dojdziemy, tylko dojdziemy sobie do tego zameczku i skończymy. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze ta jedna walka. Tu widzimy, że jeśli będzie 5 czarnych kart, to atak za 24. Natomiast jeśli będą 4 czarne karty, to nakłada przeciwnik klątwę na losowy item nasz. Klątwa działa w ten sposób, że jeśli nie użyjemy itemu z klątwą, no to obrywamy za ilość klątw. Czyli jeśli przeciwnik nałoży 28 na tarczę, a my tej tarczy nie użyjemy w następnej turze, no to oberwiemy za 28 i nie będziemy zadowoleni z tego faktu. Także tarczy na razie nie wykorzystujemy. O, i faktycznie widzicie, jest klątwa. Teraz, żeby klątwą nie oberwać, to musimy te tarcze użyć, tak? Więc użyjmy, żeby zdjąć klątwę i zaatakujmy tutaj asem. Okej, przeciwnik nie trafił, więc nas nie zaatakował. Kolejny atak za 20. Znowu nas przeciwnik nie atakuje. Kolejny atak za 14. Przeciwnik nakłada klątwę. No ale my teraz już przeciwnika dobijamy. Hop. I GG. Perfekt. Kill kolejny. No i w ten sposób doszliśmy do zamku. Zamek to nie jest boss. Ale to jest taki, powiedzmy, koniec takiej pierwszej fazy. W tym zamku mamy kilka opcji. Tak jak widzicie, możemy odwiedzić sklep, możemy odwiedzić dungeona, kowala po raz kolejny, doktora. Doktora oczywiście nie chcemy. Albo kasyno. Chciałbym wam jeszcze kasyno pokazać, ponieważ w tej grze jest dużo takich mini gierek, co jest bardzo przyjemne. Zagramy sobie gierkę taką tutorialową, powiedzmy. I tutaj jest Titans 21. I to jest taki, powiedzmy, pseudo-poker troszkę, ponieważ polega to na tym, że widzimy ręce przeciwnika i musimy sprawić... Chwila, czy ja dobrze pamiętam? A nie, to nie jest pseudo-poker, to jest granie w blackjacka takiego, czyli musimy pokonać przeciwnika w blackjacku. Mamy tutaj trzy karty i musimy je rozłożyć na nasze trzy ręce, tak? I jeśli czerwona ręka pokona czerwoną rękę przeciwnika, to dostaniemy 3 kryształki. Jeśli zielona pokona zieloną, to dostaniemy jakiś taki tutaj prezent. A tutaj dostaniemy heala, tak? Więc na przykład możemy rozstawiać w ten sposób, że zrobimy sobie tutaj 20. Klikamy hit, pojawiają się kolejne 3 karty. Generalnie te 3 karty musimy rozłożyć. Także rozłóżmy je na przykład w ten sposób. Klikamy kolejny hit. Też sobie ustawmy 20. No i powiedzmy, że na tym healu nam nie zależy, więc jeśli teraz klikniemy stop, to zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Okej, okay. I widzimy tak, że tutaj mieliśmy 9 przeciwnik 20, więc przegraliśmy. Tutaj mieliśmy 20 przeciwnik 19, więc wygraliśmy. I tutaj był remis. Więc no nic, nie? Ale z racji, że to była gra testowa, więc tutaj nie graliśmy o nagrody, takie prawdziwe. Teraz zagrajmy prawdziwą potyczkę. Na healu nam nie zależy, na mięsku nam zależy, więc tutaj sobie ustawimy 20. Myślę, że będzie w porządku. Hit. O! Chwila, asy są traktowane. Okej. Okay. 11, więc zrobimy tak, hit. O, i widzicie, tu mamy 21, także idealnie. A tu niestety mamy więcej niż 21, także bust. Ale na tej nagrodzie nam nie zależało. Stop. No i widzimy, że tu i tu udało się nam wygrać, także dostajemy zarówno dwa mięska, jak i jakąś karcioszkę. Ta karcioszka pozwala nam odsłonić jedną ukrytą kartę u przeciwnika za koszt 4 punktów życia. Także możemy to założyć i tak teraz widzicie, pojawiło się to w ekwipunku. No i tyle. Odwiedźmy jeszcze sklep. Zobaczmy, co jest w sklepie. W sklepie możemy kupować bronie jakieś nowe. I tutaj sobie myślę, nawet coś kupimy. A na przykład mamy miecz, który
atakuje za sułę plus 150%, jeśli jest para króli. Ale weźmiemy sobie tutaj Lightning. Myślę, Lightning będzie spoko. Znaczy, Lightning jest taka umiejętność, która losuje od 1 do N obrażenia, gdzie N to jest ta maksymalna liczba, czyli tutaj potrzebujemy kart dwóch z tym samym znaczkiem, na przykład dwa serca, więc jeśli będziemy mieć asa i króla serce, no to wtedy mamy 21 jakby sumę, więc Lightning będzie losował z przedziału od 1 do 63. Trochę RNG, więc w sumie nie wiem, czy to jest dobre. Ale tak, żeby pokazać, jak to działa, to chyba to kupimy. No i wrzućmy to zamiast tego, bo to chyba i tak jest słabe, ten Soulseeker. Dobrze. I zagramy sobie na koniec jeszcze Dungeona. Dungeon to jest oczywiście takie opcjonalne wejście. Tutaj są dwaj przeciwnicy, którzy są podobno potężni i dostaniemy dużo nagród, jeśli ich pokonamy. Dokładnie. I teraz tak. Widzicie, jeśli wyjdziemy dwie karty, to mamy Lightning 13. Ponieważ Lightning ma 30% mocy, tak? 5 plus 9 daje 14, więc tutaj Lightning losuje z przedziału od 1 do 42, tak? 42 to jest 14 razy 3, a przez to, że mamy 30% siły, no to w tym wypadku będzie 13, jeśli chcemy to zrobić. Więc zróbmy to, zaatakujmy też za 10. I teraz ten Lightning się zrerolował. Żeby się tutaj pojawiła nowa wartość tego piorunka, no to trzeba użyć tego itemu. Jeśli nie użyjemy, to wtedy ciągle będzie taka sama. I teraz przeciwnik nałożył freeze. Freeze polega na tym, że musimy zapłacić tyle w kartach, żeby odblokować w ogóle. Odblokować w ogóle tę kartę. Nie zaatakujmy sobie. Natomiast ten freeze też jakby schodzi sam z siebie, tak w następnej turze 25% słabszy będzie. Teraz przeciwnik nałożył klątwę, także widzimy, że faktycznie przeciwnik jest tutaj potężny. Tutaj sobie nałóżmy blok i nałóżmy to. Otrzymamy 28 obrażeń. Niestety. Minus blok. Ponieważ nie mieliśmy jak tego aktywować. I teraz znowu mamy klątwę. Tą klątwę zdejmijmy, tutaj też zapłaćmy. I znowu otrzymujemy klątwę. Oj, także chyba nawet zginiemy na tym dungeonie. Jak to wygląda? Spróbujmy tutaj to odblokować za 16. Zdjąć tą klątwę, dobra. Także się udało. Teraz mamy chwilę czasu, żeby przeciwnika troszkę poobijać. Na razie czarnych kart nie ma, więc w porządku. Lightning 36, atak za 9. Powinniśmy dać radę jednak. I bum! Także pierwsza elitka zrobiona. No i jeszcze druga elitka. Zobaczmy, 4 czerwone albo 4 czarne. Wtedy jest Enflame albo atak. Enflame powoduje, że jeśli użyjemy itemu, który ma Enflame, to wtedy otrzymujemy obrażenia. Mamy parę. Więc atak za 30. To bierzmy sobie też karciochę. Lightning za 17. Tu chyba powinno pójść sprawniej. Atak za 21. Lightning za 3. A i tutaj już kończymy oponenta praktycznie. Bum bum, zostaje mu 26 życia. Oj! Zabił nas. Kurczę, wylosował czarne karty. Ale dobrze, no w ten sposób dobraliśmy do końca tego runa. Nie poszło najlepiej, ale i tak te runy trwają dosyć długo, także myślę, że w porządku. Tak jak widzicie, to jest podsumowanie. Dostaliśmy trochę expa. No i w ten sposób ta gierka wygląda, także mam nadzieję, że wam się podobało. Gierka jest naprawdę przyjemna, polecam sobie spróbować. Można chyba zagrać za darmo wersję testową na Steamie, jeśli ktoś jest zainteresowany. Naprawdę ciekawa giereczka. Mi się gra bardzo w nią przyjemnie, także polecam. A w tym odcinku prezentującym to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.